Witam wszystkich. Znajdujemy się w siedzibie dealera John Deere Wojnicki Agro i zaprezentujemy ciągnik marki John Deere model 790R. Uwagę przykuwają rozmiary tego ciągnika, gdzie rozstaw osi to prawie 3 metry, jego masa to niecałe 11 ton, a średnica tylniego koła wynosi 215 cm. Potężna jest również oszklona kabina, gdzie powierzchnia oszklenia wynosi 6,5 metra, zaś wnętrze to prawie 3,5 metra kwadratowego. Ciągnik wyposażony w 9-litrowy silnik PowerTech o mocy znamionowej 290 koni, a maksymalnej 319 koni mechanicznych, zasilany wyłącznie ON. Pojemność chłodnicy wynosi 44 litry płynu chłodzącego, zaś pojemność zbiornika paliwa 562 litry, oleju hydraulicznego 160 litrów. Ciągniki z tej serii mogą być wyposażone w wydajny przedni TUS i WOM, gdzie udźwig przedniego TUS-u wynosi 5200 kg. W danym egzemplarzu mamy zawieszony balast o masie 1500 kg. Dwa wyjścia hydrauliczne, wyjście elektryczne, przyciski do sterowania TUS-em. Użytkownik ma do dyspozycji przedni WOM o mocy 185 koni. Przednia oś amortyzowana. Ciągniki z tej serii są wyposażone w bardzo wydajne oświetlenie robocze. Dany model może być wyposażony nawet w 22 reflektory robocze. Przy prawej szybie mamy miejsca na napoje, gniazda elektryczne, gniazdo zapalniczki, dwa gniazda mikro USB oraz gniazdo AUX. Podłokietnik. Tu znajduje się zestaw przycisków do sterowania ciągnikiem. I tak, tutaj mamy pokrętło do obrotów silnika. Tu kolejne pokrętło także do obrotów, gdzie mamy zając, żółw oraz tryb ekonomiczny. Dalej przyciski do sterowania WOM-em. Pokrętła do ustalania wysokości podnoszenia, szybkości opuszczania oraz zakresu głębokości tylniego układu zawieszenia maszyn. Tu z boku również pokrętło do dogłębienia maszyn. Dźwignia do manualnej zmiany biegów. Przekładnia wyposażona w 23 biegi do przodu oraz 11 biegów do tyłu. Sterowanie głośnością głośników, jak i mikrofonu. Sterowanie klimatyzacją. Włączanie świateł, światła awaryjne, światła błyskowe, koguty. Włączanie przedniego napędu, w tym automatyczne. Dwa tryby jazdy. Szybki i wolny, jak ktoś woli, szosowy i terenowy. Tu są przyciski do sterowania automatycznym opuszczaniem maszyn, jak i przy autotraku automatyczną jazdą. Tu znajdują się dźwignie do sterowania gniazdami hydraulicznymi, jak również podnośnikiem. Przyciski blokad podnośnika lub wyjść hydrauliczny. Na panelu przy słupku mamy podstawowe informacje, takie jak szybkość, włączony przedni napęd, bieg, na jakim się znajdujemy, oraz kontrolkę automatycznej skrzyni biegów, stan paliwa. Na panelu widzimy takie, możemy zauważyć takie dane jak moc silnika, licznik motogodzin, bieg, średnia wydajność. W komputerze mamy szereg aplikacji, które możemy zastosować do łatwiejszej pracy na polu. Wyprofilować sprzęt, sprofilować ciągnik do danego pola i sprzętu. Zastosować się na prowadzenie autotrack. Ustawić gęstość zawieszenia. Sprawdzić parametry silnika. Ustawić jego obroty.
moc na WOM-ie oraz dużo opcji automatycznych, także przypomnienia o konserwacji i kalibracji sprzętu, ISO Boost, również możemy sparować telefon, aby bez problemu rozmawiać podczas pracy. Panel kierowniczy. Znajduje się tu kierownica, kierunkowskazy oraz włączanie świateł długich. Rewers bezsprzęgłowych elektrohydrauliczny z hamulcem ręcznym. Z drugiej strony kierownicy znajduje się włączanie świateł oraz sterowanie wycieraczkami. Stacyjka, pedały hamulców, rozszczepialne na pojedyncze koła, gaz nożny, sprzęgło. Regulacja kierownicy odbywa się za pomocą dwóch dźwigni. Pierwszą nożną. I ustawiamy dokładnie ręcznie. Tu znajduje się dźwignia załączania blokady. Na panelu dachowym mamy sterowanie spryskiwaczami i wycieraczkami. Sterowanie, elektryczne sterowanie lusterkami, radio, światełko, nawiewy, mikrofon, rolety. W rolety wyposażona jest przednia, boczna, jak i tylna szyba. Lusterko wsteczne. Maksymalny udźwig na tylnym tuzie wynosi 10 206 kg. Ciągnik wyposażony w 5 par gniazd hydraulicznych, gniazdo zwrotne, elektryczne, dwa wyjścia powietrzne, drugie elektryczne, zaczep rolniczy, gdzie jego maksymalne obciążenie pionowe wynosi 3 tony. Zaczep transportowy, wyjście WOM, moc na wyjściu WOM to 242 konie mechaniczne. Miarka poziomu oleju hydraulicznego, zbiorniczek wyrównawczy od gniazd. Na obu butnikach znajdują się przyciski do sterowania tuzem oraz do włączania WOM-u. Ten ciągnik podczas pracy z zestawem bezorkowym Great Plains można zobaczyć na innych filmach na naszym kanale. Miałem przyjemność użytkować ten ciągnik. Jest to ciągnik bardzo wydajny, prosty w obsłudze. Mimo natłoku funkcji większość stawia się intuicyjnie, przez co jest bardzo przystępny, komfortowy, wygodny. Więcej informacji o nim, jak i również o innych maszynach marki John Deere oraz Great Plains u dealera Wanicki Agro. Kontakt w opisie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam.